Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejną lekcję ze mną. Będzie to oczywiście powtórzenie z ciągów liczbowych, część druga. Zapraszam. Czym zajmiemy się na tym spotkaniu? Otóż oczywiście dalej będziemy analizować ciągi liczbowe. Będą to w szczególności ciąg arytmetyczny, ciąg geometryczny. To są dwa najważniejsze ciągi, które analizujemy na bazie szkoły średniej. Aczkolwiek na tym spotkaniu chciałabym zwrócić szczególną uwagę na zadania za większą ilość punktów, za 2 punkty minimum, ale też za 4 punkty, za 5 punktów, ponieważ zwróć uwagę na to, analizując dowolny arkusz maturalny. Bardzo często zdarza się, że na maturze z matematyki w dowolnym arkuszu spotkasz zadanie z ciągów za większą ilość punktów, nie tylko w formie testowej, ale również właśnie za punktów 5 czy za 4 punkty. No i też oczywiście może być zadanie za 2 punkty. Dlatego na tym spotkaniu właśnie na te zadania zwrócę szczególną uwagę. Zapraszam Cię do rozwiązywania razem ze mną zadań, które przygotowałam na to nasze spotkanie, na kolejną lekcję ze mną. Zadanie numer 1 to zadanie z matury z maja 2019 za większą ilość punktów z ciągu arytmetycznego. Bowiem ciąg arytmetyczny AN jest określony dla każdej liczby naturalnej N większej lub równej od 1. Różnicą tego ciągu jest R równe minus 4, a średnia arytmetyczna początkowych 6 wyrazów tego ciągu to 16. Podpunkt A. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu. I podpunkt B. Oblicz liczbę K, dla której AK równa się minus 78. Popatrz, zapisałam to w skrócie, że A1 to pytajnik i później, że K to jest pytajnik tylko wtedy, gdy AK to jest minus 78. I najważniejsze informacje przeniosłam na tablicę. Najważniejsze informacje zawarte w zadaniu. Oczywiście to, że ciąg jest arytmetyczny, to mi daje możliwość zastosowania wzorów. Jeżeli tych wzorów nie pamiętasz, one są w tablicach maturalnych. Wzory na nty wyraz ciągu arytmetycznego i wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego. To, że n jest większe lub równe od 1, jest to liczba naturalna, dodatnia, oczywista sprawa to jest. Ale często, jak zauważysz, możesz spotkać w zadaniach maturalnych taki warunek, że n jest większe lub równe od 1. Dla mnie jest to warunek oczywisty, aczkolwiek często bywa zapisywany. Różnica wynosi minus 4, różnica oznaczona była literką R i taka informacja, średnia arytmetyczna 6 początkowych wyrazów to 16. No, tutaj troszkę jakby statystyki, średnia arytmetyczna. Możesz to skojarzyć ze średnią arytmetyczną ocen, czyli jeżeli masz wyliczyć średnią arytmetyczną, to musisz wszystkie te w tym wypadku 6 wyrazów dodać, czyli popatrz, co ja zrobię. A1 dodać, A2 dodać, A3 dodać, A4 dodać, A5 i dodać A6. Musisz je wszystkie dodać, podzielić przez ich ilość, no żeby wyliczyć średnią arytmetyczną, czyli przez 6. I podali nam w treści, że ta średnia arytmetyczna wynosi 16. No to ja zapisałam, równa się 16. I teraz tak. To jest warunek bardzo ważny w zadaniu i będziemy z niego korzystać, oczywiście bezdyskusyjnie. Aczkolwiek ja zapisałam tutaj wzór na sumę. Nie musimy tym robić, ale jeżeli jest możliwość, to ja bym chciała z tego wzoru też korzystać, bo nie tylko wzór na AN jest ważny, wzór na sumę też. Popatrz, co to jest tu w liczniku? To A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6. To jest po prostu suma 6 początkowych wyrazów tego ciągu arytmetycznego. Ja zapisałam S6. Pomnożę obustronnie przez 6 i otrzymuję, że moje S6 to jest 16 razy 6, czyli mamy 96. Czy dla Ciebie to jest łatwiejsze? To się trzeba nad tym zastanowić. Nie ma potrzeby korzystania ze wzoru na sumę. Można to obejść, ale ja chcę skorzystać, dlatego że ten wzór na sumę jest bardzo fajny. Jest taki krótki po prostu. Czyli tak, A1, nie wiem ile wynosi, dodać. AN, mam na myśli tutaj A6, ostatni wyraz, prawda? Podzielone przez 2 i razy oczywiście 6. I to się równa 96. No to co możemy zrobić? Oczywiście tą dwójeczkę skrócimy sobie z 6, tu będzie 3. Czyli będę miała tak, A1 dodać A6, to w nawiasie, razy 3 równa się 96. Mi się osobiście nie chce tego mnożyć razy 3, bo ja wiem, że 96 mi się podzieli przez 3.
Więc ja podzielę obustronnie przez 3 i otrzymam taki warunek, że A1 plus A6 to się równa 96, podzielimy się przez 3 i będę miała 32. No to tak, niektórzy w tym momencie już ustają, ale wiesz, zacznij zadanie, dostaj chociaż jeden punkt za zadanie. Wiesz, każdy punkt będzie ważny naprawdę na maturze. Dostaliśmy takie równanko, które jest bardzo przyjemnym równaniem, bardzo, ze względu na to, że ja teraz zamiast A6 mogłabym podstawić co? Wykorzystam ten wzór, to będzie A1 dodać 6 minus 1, to jest 5R. Czyli A6 to jest A1 plus 5R. Niektórzy to robią oczywiście automatycznie, szybciutko. No to ja podstawiam. A1 plus 5R i to się równa 32. Czyli A1 i A1 da mi 2A1 dodać 5 razy, a moje R przecież było podane w zadaniu, to jest minus 4. No to podstawiam i liczę. 2A1, 5 razy minus 4 to jest minus 20, to się równa 32. No to dalej, 2A1 to się równa, minus 20 przerzuca na tą stronę, więc będzie plus 20, czyli będę miała po prostu 52, jak przerzucę i podzielę przez 2, czyli moje A1 wynosi 26. Czyli jakby podpunkt A mam już z głowy, przechodzę do podpunktu B. I teraz popatrz, w podpunkcie B mamy taki warunek, że AK to jest minus 78. A kazali nam sprawdzić, no to w końcu ile to K wynosi? No co możemy zrobić? AK to jest tak jakby AN, tylko N zastąpimy literką K. Czyli piszę A1 dodać K minus 1 razy R i to się równa minus 78. Wygląda nieciekawie, ale tak naprawdę zobaczyć, jakie fajne wyjdzie, prawda? Czyli A1 to jest 26. Dodać. K minus 1 przepisuję razy, a w miejsce R-a wiem, co podstawić. Minus 4 i to się równa minus 78. No to dalej, 26 tu wymnażam. Pamiętamy o tym, że wymnażamy zarówno k, jak i minus 1 przez minus 4. K razy minus 4, minus 4k. Minus 1 razy minus 4 to będzie plus 4. I to się równa minus 78. Zatem mamy tak. Minus 4k, 26 i plus 4 to będzie plus 30, to się równa minus 78. Myślę, że dobrze by było po prostu poprzerzucać, prawda? Można by było obustronnie na przykład sobie podzielić przez 2, to też jest dobry pomysł i wtedy będę miała minus 2k plus 15, to się równa minus 78 podzielone przez 2, to mamy 39, prawda? Więc jest to dosyć fajne, bo wtedy są mniejsze liczby, prawda? Jeżeli przerzucamy, to jest też ok, ale jak sobie na przykład zauważymy, że całe równanko dałoby się przez 2 podzielić, to jest też bardzo przyjemna sprawa, no bo wtedy będziemy po prostu mieć mniejsze liczby i na pewno będzie nam się tutaj wygodniej to liczyło. No to teraz tak, minus 2k to się równa minus 39 i tu przerzucam minus 15. Czyli minus 2k to się równa minus i będziemy mieć tutaj 54. Podzielę przez minus 2 i otrzymam, że moje k to jest po prostu 27. Czyli pytali o to, żeby wyznaczyć k, to wyznaczyliśmy k. Czyli okazuje się, że A27 to jest minus 78. Jeżeli masz ochotę, możesz sobie to sprawdzić. Ale w zadaniu chodziło o to, żeby wyliczyć k i właśnie to k wyliczyliśmy. Zadanie numer 2, matura czerwiec 2019. W ciągu geometrycznym przez SN oznaczamy sumę N początkowych wyrazów tego ciągu dla liczb naturalnych N większych lub równych od 1. Wiadomo, że dla pewnego ciągu geometrycznego S1 to 2, a S2 to 12. Wyznacz iloraz i piąty wyraz tego ciągu. Otóż ja tutaj zapisałam bardzo ważną informację, że ciąg AN to jest ciąg dany w zadaniu, on jest geometryczny. Tam jest taka informacja, że dla ciągu geometrycznego, tylko teraz nie mylmy, AN oznacza ciąg geometryczny, a SN oznacza sumę N początkowych wyrazów tego ciągu. To są dwie różne rzeczy, aczkolwiek występujące w obszarze jednego ciągu. Jego wyraz ogólny AN i jego jakby suma N początkowych wyrazów. To są też zarazem inne wzory. No to teraz tak, co jest podane w treści? Podane jest, że S1 to się równa 2. Co to dla nas oznacza? Co z tego wynika? S1 czytamy suma jednego początkowego wyrazu ciągu.
czyli po prostu suma jednego wyrazu, czyli no go nie mam z czym sumować, bo jest jeden, czyli po prostu pierwszy wyraz wynosi 2. I to bez względu na to, czy to jest ciąg arytmetyczny, geometryczny, czy dowolny, tak jest zawsze. Jeżeli S1 wynosi 2, to znaczy, że po prostu A1 wynosi 2. No to dalej. S2 podali mi w treści, że wynosi 12. Co to oznacza dla mnie? Jest to suma dwóch początkowych wyrazów tego ciągu. Dwóch początkowych, czyli stoi sobie pierwszy i on się nazywa A1 i stoi sobie drugi początkowy, on się nazywa A2 i ja mam je sumować, bo jest suma n początkowych, czyli A1 dodać A2 wynosi 12. Co mamy wyznaczyć? Mamy wyznaczyć iloraz, mamy wyznaczyć piąty wyraz, no ale na razie to musimy się zastanowić, co my możemy obliczyć. Popatrz, A1 wynosi 2, więc ja w zasadzie tu w to miejsce mogłabym podstawić 2. Czyli podstawiam, będę miała 2, dodać A2 równa się 12. Takie banalne równanko, dwójkę przerzucam na tą stronę i będę miała, że A2 to jest po prostu 10. Co to dla mnie za informacja? Otóż taka, że skoro chcą ode mnie Q, żebym wyliczyła, to ja muszę sobie przypomnieć, no to jak to jest w tym ciągu geometrycznym? Otóż w ciągu geometrycznym jest tak, że jest sobie jakiś pierwszy wyraz, później jest drugi, później jest trzeci i tak dalej sobie lecą te wyrazy. I teraz co to było Q? Q to było, to był iloraz, jak sama nazwa wskazuje, czyli inaczej dzielenie dowolnego wyrazu przez jego wcześniejszego sąsiada. Bezpośredniego oczywiście. Więc jeżeli ja znam dwa już pierwsze wyrazy, znam przecież A1, znam A2, to ja mogę Q policzyć jako dzielenie A2 przez A1 po prostu. Czyli moje A2 to jest 10, a moje A1 to jest 2. Czyli 10 podzielone przez 2 to jest po prostu 5. Więc Q w zasadzie obeszło się nam bez wzoru. Natomiast, żeby wyliczyć A5, to my się też bez wzoru obejdziemy, ale myślę, że wygodniej będzie wzorem, więc ja ten wzór przepiszę. Ten wzór, jak nawet nie pamiętasz, jest w tablicach maturalnych, więc zawsze sobie możesz do niego sięgnąć. Mamy policzyć A5, czyli u nas A będzie w tym wypadku za N podstawiona piątka, czyli A5 to się uzna. A1 razy Q do potęgi i tu mam podstawić 5 minus 1. A 5 minus 1 to jest 4. Niektórzy właśnie automatycznie to piszą. A5 to jest A1 razy Q do czwartej. No to podstawiajmy. W miejsce A1 podstawimy sobie dwójkę razy, a w miejsce Q podstawimy sobie oczywiście piątkę. I będziemy mieć 5 do potęgi czwartej. To się równa 2 razy. 5 do drugiej to jest 25, a 25 do drugiej to jest 625. Jeżeli nie, no to użyj oczywiście kalkulatora. Tu mamy 1250 i tyle wynosi piąty wyraz. Ciąg geometryczny, to nie dziw się, że pierwszy wyraz był 2, drugi zaledwie 10, a już piąty w tym wypadku to jest 1250. Tak, może być, tak jest. Zadanie numer 3. Liczby 2,5 dodać x, przecinek x dodać 10 w podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz x. Ja oczywiście napisałam, nie zapisywałam tego, że pierwszy, drugi, trzeci wyraz, tylko napisałam pauza, ciąg arytmetyczny, ale mogę Ci oczywiście pod spodem zapisać. To był podany w treści pierwszy wyraz, to podany drugi i to podany trzeci wyraz ciągu arytmetycznego. To jest zadanie dosyć typowe, ono nie musi występować tylko w części otwartej, może też w części zamkniętej występować, tylko oczywiście wtedy są podane 4 odpowiedzi. I teraz, co to znaczy w ogóle, że ciąg jest arytmetyczny? Co to jest ciąg arytmetyczny? Ciąg arytmetyczny jest to ciąg, w którym różnica pomiędzy dowolnym wyrazem a wcześniejszym jego sąsiadem jest zawsze taka sama. Czyli jak ja od tego odejmę ten, to mam to samo, co bym od tego odjęła ten. To jest jeden ze sposobów, ja osobiście jego najbardziej lubię, ten sposób, dlatego tak też zapisujemy. Można się nauczyć takiego warunku na pamięć, że jak od A3 odejmę A2, to jest to samo, gdybym od A2 odjęła A1. To wynika z definicji ciągu arytmetycznego, więc to znikąd inąd jak tylko z definicji. Jest jeszcze drugi warunek, drugi sposób jakby na zrobienie tego zadania, że ten środkowy wyraz jest średnią arytmetyczną swoich sąsiadów. Ale ja akurat na tym spotkaniu ten sposób przedstawiam. Czyli teraz postawiam. Za A3 podstawiam x dodać 10. Odwrót. Zamiast A2 piszemy 5 dodać x.
Oczywiście piszemy to w nawiasie ze względu na minusa stojącego przed A2. Teraz dalej. A2 to będę miała jeszcze raz napisać, tylko tu już nie muszę nawias, bo przed tym nie stoi żaden minus. 5 dodać x, odjąć A1, a moje A1 to 2. No to dwójkę samą przecież nie będę pisała w nawiasie, bo bez sensu. No to co, opuścimy ten nawias, czyli tutaj przepiszę, zmieniam znaki. Minus stojący przed nawiasem zawsze powoduje zmianę znaku. Czyli widzę 5, piszę minus 5. Widzę x, piszę minus x. To się równa. No tu w zasadzie mogłabym lekko wykonać, czyli 5 minus 2 to jest 3, no i dodać x. No to teraz prosta sprawa. Patrzę, może coś mi się jeszcze odejmie, na przykład x minus x. Jest super, bo mi się odjęło, prawda? Więc w ogóle prześwietnie. Czyli 10 minus 5 to mamy 5, równa się 3, dodać x. Więc przerzucamy x na tą stronę, czyli będzie minus x. Trójkę zostawiam, piątkę na tą stronę, to będzie minus 5. Czyli minus x równa się minus 2, mnożę obustronnie przez minus 1, no bo przecież ja x mam wyliczyć, a nie minus x, nie? No i mam x równa się minus i minus daje plus, czyli mam 2 razy 1, czyli po prostu 2. Wyliczyłam, że moje x to 2. Jeżeli nie wierzysz, to podstaw sobie w miejsce x dwójkę i zobaczysz, że faktycznie te liczby będą tworzyły ciąg arytmetyczny, czyli będzie w tym wypadku ciąg rosnący i będą te nasze liczby rosły w tym wypadku o 5. Jeżeli nie wierzysz, możesz się przekonać, podstawiając za x dwójkę. Zadanie numer 4. Liczby 24,10,x-2 tworzą w podanej kolejności pierwszy, drugi, trzeci wyraz ciągu geometrycznego wyznacz x. Oczywiście też nie zapisałam tego, że to jest pierwszy, drugi, trzeci, ale mogę to uczynić. Czyli tu jest pierwszy wyraz, tu jest drugi wyraz, a tu jest trzeci wyraz. I teraz no najlepiej skorzystać znowu z definicji ciągu geometrycznego. Co to bowiem jest ciąg geometryczny? Jest to taki ciąg, w którym iloraz pomiędzy dowolnym wyrazem a tym, który go bezpośrednio poprzedza, czyli sąsiad z przodu, tak? To ten iloraz jest stały, czyli ten podzielony przez ten, to jest to samo, co ten podzielony przez ten. Czyli ja zapiszę warunek, że A3 podzielone przez A2 to jest to samo, co gdybym A2 podzieliła przez A1. Oczywiście tutaj mamy sytuację, że nasze wyrazy nie są zerami, mamy trzy konkretne wyrazy, no i teraz podstawiamy. To jest oczywiście znowu nie jedyny sposób, ale ten tutaj użyję. W miejsce A3 podstawiam x minus 2, w miejsce A2 podstawiam dziesiątkę. To się równa A2, czyli 10, podzielone przez 24 tutaj. No to co zrobimy? Myślę, że najprościej będzie nam pomnożyć na krzyż, czyli x minus 2 razy 24 to się równa 10 razy 10. No i wymnażajmy. 24 razy x, 24x minus będzie, bo 2 razy 24 to 48. To się równa. 10 razy 10 to jest po prostu 100. Przerzucamy na tą stronę, czyli mamy 24x, to się równa. Jak to przerzucę, to będę miała nie minus 48, tylko plus 48, czyli napiszemy 148. Podzielone przez 24 zapiszemy sobie w ułamku. 148 podzielone przez 24. Możemy od razu całości wyciągać, ale myślę, że wygodniej jest skracać. Oczywiście, że możemy przy użyciu kalkulatora, możemy sobie skrócić wygodnie, myślę, przez 2. 148 podzielone przez 2 to jest 74, 24 podzielone przez 2 to jest 12, możemy sobie jeszcze przez 2 skrócić, czyli 74 podzielone przez 2 to jest 37, 12 podzielone przez 2 to jest 6, no i teraz już mogę na końcu wyciągnąć sobie całości, to jest 6 całych i 1 szósta, czyli moje x szukane to jest 6 całych i 1 szósta. Zadanie numer 5. Kasia, przygotowując się do matury z języka angielskiego, rozwiązuje codziennie w kwietniu dodatkowe testy. W pierwszym dniu rozwiązała 2 testy, a w każdym kolejnym o 3 więcej niż w poprzednim. Po ilu dniach rozwiąże ona w sumie 222 testy? Dużo. Ja taką Kasię bym bardzo lubiła. Taka Kasia jest grzeczna, uczy się, no mogłaby się też uczyć matematyki, nie tylko angielskiego. No, ale to tak na marginesie. Myślę, że takie Kasie to są fajne, które się uczą i angielskiego, i matematyki.
No, więc zastanów się, czy nie warto taką Kasią być. Dobra, to pozostawiam już każdemu po prostu do przemyślenia, tak? Można sobie podyskutować w gronie. Natomiast my przejdźmy do naszego zadania. Specjalnie tutaj nic nie napisałam, no bo chcę razem to z Tobą zrobić. Jest sobie nasza kochana Kasia. Kasia jest dziewczynką pilną, ponieważ, no, ale można też stwierdzić, w kwietniu się zaczęła uczyć, a nie za późno czasem. Może trzeba byłoby wcześniej się zacząć uczyć. Więc można tutaj naprawdę ten temat polemizować, dyskutować, rozważać. My przejdźmy jednak do zadania. Czyli tak, w pierwszym dniu rozwiązała dwa testy. Skoro ona sobie codziennie rozwiązuje, to ja pierwszy dzień potraktuję jako moje A1 i ona rozwiązała tylko dwa testy. Ale uwaga, w każdym kolejnym już dniu, czyli w drugim, to będzie u mnie A2 o 3 więcej niż w poprzednim. Takiego dostała napędu, takiego dostała po prostu kopa, że zaczęła coraz więcej rozwiązywać. No bo to jest tak, jak się zacznie, wychodzi coraz więcej, no bo zależy nam na wyniku. Czyli skoro tak, skoro o 3 więcej, to 2 dodać 3 to 5. No to popatrzmy, a w trzecim dniu ile by miała? Znowu o 3 więcej niż w poprzednim. Czyli 5 dodać 3 to 8. I tak dalej. Ta nasza Kasia sobie rozwiązuje. No wiemy, że kwiecień nie trwa długo, prawda? Ale pytanie jest takie, po ilu dniach rozwiąże ona w sumie, uwaga, w sumie, to nawet musisz pomyśleć, w sumie. Czyli to znaczy, że suma jest brana pod uwagę, ona w sumie rozwiąże 222 testy. Myślę, że każdy taką Kasię chciałby uczyć, ja też bym taką Kasię chciała uczyć. Tylko teraz tak, nie wiemy przez ile ona dni to rozwiązuje, bo ona może stwierdzić, że już na przykład od 25 kwietnia się nie uczy, prawda? No więc my nie wiemy, dokąd ona rozwiązuje, więc ja zapiszę, że tak, pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień. I ile tak wytrzymała? No wytrzymała ta Kasia dotąd, aż rozwiązała w sumie 22 testy. Popatrz, pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień i tak dalej. I w sumie ona rozwiązała 222 testy. To zastanówmy się, czy ona czasem nie rozwiązuje tak jak w ciągu arytmetycznym. Popatrz, można język angielski połączyć z matematyką. Rozwiązywać testy maturalne z języka angielskiego, ale z tego zrobić zadanie z matematyki. Super sprawa. No właśnie, ja takie zrobiłam. No więc tak, skoro tak, to popatrzmy, ona coraz więcej rozwiązuje, prawda? Ale ona ładnie o 3 więcej, czyli różnica w tym ciągu to jest 3 na plusie, bo ona coraz więcej, a nie coraz mniej. Czyli R to jest 3. Dalej, co mnie interesuje? No interesuje mnie, od ilu wystartowała. Wystartowała od 2 testów dziennie. Tak? W pierwszym dniu zrobiła 2 testy, w następnym już oczy więcej, później oczy więcej, oczy więcej, oczy więcej, tak? I teraz nie wiem, ile w ostatnim dniu. Ja nie wiem, który to był ostatni dzień. Pytanie, po ilu dniach ona rozwiąże 222 testy? Czyli N to jest pytajnik, po ilu dniach? No to przypomnijmy sobie, że przecież na AN w ciągu arytmetycznym, bo o takim ciągu teraz jest mowa, jest wzór. Ja przypomniałam ten wzór. No i spróbujmy podstawić. AN to się równa. A1 to u mnie 2. Dodać. Niestety N-a nie znam. Chciałabym, ale jeszcze nie znam. Razy R, a mój R to 3. No to skoro tak, popatrzmy, mamy 2, dodać, tu wymnażamy. 3N i minus 1 razy 3 minus 3. No to może zapiszę, tutaj będzie 3n minus 1. Czyli moja Kasia w ostatni dzień rozwiązała 3n minus 1 testów. No ale dalej, nie wiem, ile to jest n. Ale nie wykorzystałam jeszcze bardzo ważnej informacji, że ona w sumie zrobiła ich 222 sztuki. Czyli przypomnijmy sobie wzór na sn. To się równa a1 dodać an nad 2 razy n. Podstawmy pod ten wzór za sn. 222 testy rozwiązane przez naszą kochaną Kasię. Dalej, A1 to jest 2, dodać AN. No to popatrz, ja to po to zrobiłam, żeby teraz podstawić 3N minus 1 nad 2 i razy N, bo w dalszym ciągu nie wiem, ile to N wynosi. No to lecimy dalej. 222 to się równa. 2 minus 1 to jest 1, dodać 3N podzielone przez 2 i razy N. Tu się pojawia taki problem, ponieważ większość z młodzieży chciałaby obustronnie razy 2. Oczywiście zrobimy to, ale w odpowiednim czasie, bo ja wiem, gdzie młodzież popełnia błędy. Dlatego najpierw bym chciała pomnożyć, żeby kropeczki nie było widać. Czyli tak, mnożę, tak jakby to było n
nad 1. I teraz 1 razy n to n, dodać 3n razy n, 3n kwadrat i to nad 2 razy 1, czyli 2. No i teraz obustronnie raz 2, już jest super sprawa. I mam 444, to się równa n dodać 3n kwadrat. No, widzisz, będzie to równanie kwadratowe, ale jest na razie brzydko, więc tutaj zapiszemy sobie 0, przerzucimy na wszystko na jedną stronę, tylko posegregujmy. Najpierw 3n kwadrat plus n, a to przerzucam, czyli minus 444. Jest to nasze kochane, podobnie jak Kasia, kochamy równania kwadratowe, prawda? Myślę, że Kasia też je lubi. Więc równania kwadratowe rozwiązujemy tego typu z delty. Przypomnijmy sobie wzór na deltę, chociaż myślę, że każdy maturzysta to powinien znać wzór na deltę. To się równa u mnie b kwadrat, czyli 1 do kwadratu, bo przed niewiadomą stoi jedynka tutaj przed n, minus 4 razy 3 i razy minus 444. Czyli delta to się równa, 1 kwadrat to jest 1, tu będzie minus i minus, czyli będzie plus, 4 razy 3 to jest 12. Może weźmiemy kalkulator, żeby nam to szybko fajnie się policzyło. 12 razy 444. Na maturze możesz mieć kalkulator, więc myślę, że to nie stanowi wielkiego problemu, jak policzyć tą deltę. Będzie to 5329. Specjalnie taki przykład właśnie skonstruowałam, żeby był dość duży, dość duża liczba tą deltą, ponieważ nieraz młodzież myśli, to pewnie źle zrobione. Ale gdzie zrobione źle, jak się wszystkie operacje matematyczne dobrze przeprowadza, wzory stosuje, to jak nie popełnisz jakiegoś głupiego błędu po prostu, no to wychodzi fajnie, jak wychodzi fajna delta, którą się super ekstra spierwiastkuje przy użyciu kalkulatora najszybciej, to możesz być przekonany, że pewnie jest dobrze. Czyli liczymy teraz zgodnie ze wzorami. N1, czyli tak jak wzór na x1, minus b, czyli u mnie to będzie minus 1, minus pierwiastek z delty, czyli 73, podzielone przez 2a, czyli przez 2 razy 3 to 6. Ja tego dalej nawet nie liczę, bo tu jest na minusie, na minusie. Będzie to mniejsze od zera, a to jest oczywiście sprzeczność, no bo jakże Kasia może w ujemną ilość dni rozwiązywać? No nie da się, żeby było minus ileś tam dni. Musielibyśmy się cofnąć w czasie, ale to jest niemożliwe. No dobra, czyli przejdźmy do N2. Czyli mamy tak, minus B, czyli mamy minus 1, plus 73 i podzielone mamy przez 2A, czyli u nas to będzie 2 razy 3, to jest 6. Czyli mamy N2 to się równa 72 podzielone przez 6. No i mamy, że N2 to jest po prostu 12. Czy może się zdarzyć, że Kasia pracowała przez 12 dni? No jasne, jak najbardziej. I to jest nasza odpowiedź do zadania. Czyli przez ile dni Kasia rozwiązała w sumie 222 testy z języka angielskiego? Przez 12 dni. No i resztę, to już sobie zadaj sam pytanie. Co robiła dalej? Może się matematyki uczyła? A może języka polskiego? No nie wiem. Te możemy sobie jakąś historię. Możemy na przykład tutaj jeszcze dołożyć rozprawkę z języka polskiego. Co Kasia robiła po 12 dniach, kiedy uczyła się języka angielskiego, prawda? Co mogła robić Kasia? Dokończ wypowiedź. Więc popatrz, mamy tutaj wszystkie trzy przedmioty maturalne połączone ze sobą. Te przedmioty główne, które są na maturze. Zadanie numer 6. Trzy liczby, których średnia arytmetyczna jest równa 9, tworzą ciąg arytmetyczny. Jeśli od pierwszej odejmiemy 3, a do ostatniej dodamy 15, to otrzymamy w ten sposób liczby, które tworzą ciąg geometryczny. Wyznacz liczby tworzące ciąg arytmetyczny. Ja specjalnie nie zapisywałam treści, ponieważ chcę razem z Tobą analizować tą treść. Po pierwsze, jest taka informacja. Są sobie trzy liczby, które tworzą ciąg arytmetyczny. Czyli bardzo cenna informacja, że jest pierwszy wyraz, jest sobie drugi, jest sobie trzeci i tworzą one ciąg arytmetyczny. To jest pierwsza informacja w zadaniu. Zanim będziemy dalej czytać, to ja bym chciała tą informację zanalizować. Co to znaczy, że tworzą ciąg arytmetyczny? Co to jest ciąg arytmetyczny? Są to takie liczby, w których różnica pomiędzy dwoma wyrazami, pomiędzy wyrazem i bezpośrednim z przodu, przed nim stojącym sąsiadem jest stała. Ta różnica jest stała. Czyli, popatrz, gdybym ja pierwszą z tych liczb oznaczyła sobie tak neutralnie x, bo będzie wygodnie do zapisu, to drugą mogłabym oznaczyć jako x dodać
R, tak jak w ciągu arytmetycznym jest, prawda? R. No to wtedy trzecią mogłabym zapisać jako x, dodać r i jeszcze jedno r, prawda? Bo tak dodajemy r w tym ciągu arytmetycznym, czyli dodać 2r. I teraz ja specjalnie tak zrobiłam. Dlaczego? Dlatego, że tak, jeżeli ja Ci napiszę a1, a2, a3, to mamy 3, niewiadome, dużo. Natomiast jeżeli ja a1 zastąpiłam jakimś x, a2 x plus r, a a3 x plus 2r, to ja mam tylko dwie niewiadome, x-a i r-a. Dzięki czemu uprościłam troszeczkę sobie ilość niewiadomych. A chodzi o to w matematyce, żeby z tych trzech niewiadomych dostać dwie, a później z tych dwóch jedną niewiadomą, żeby nam się szybko, fajnie, przyjemnie rozwiązywało. No to druga informacja zawarta w zadaniu jest taka, że średnia arytmetyczna ich właśnie wynosi 9. No to co to jest średnia arytmetyczna? Dodam pierwszy wyraz, drugi wyraz, trzeci wyraz, podzielę przez 3, tak jak średnia ocen, średnia arytmetyczna i wychodzi mi 9. No to popatrz, co ja teraz zrobię. Za A1 podstawię x, dodać. Za A2 podstawię x plus r, dodać. Za A3 x plus 2r podzielę przez 3 i to ma mi wyjść 9. Takie łatwe równanko. Dodajemy x i x i x to 3x. Dodać r, dodać 2r to przecież 3r. Podzielone przez 3 i wynosi 9. Skoro tak, teraz to popatrzmy. Co by można było zrobić? No myślę, że podzielimy przez 3. 3x podzielone przez 3 to jest x. Dodać 3r podzielone przez 3 to jest r. I to się równa 9. Przypatrzmy się dobrze. X plus r, tu jest x plus r. Czyli popatrz, ja mogę z tego wywnioskować, że mój drugi wyraz to jest 9. Super, bo mam już drugi wyraz. No ale problem jest, bo dalej nie mam pierwszego, ani trzeciego. No to skoro tak, to myślę, że z tego równania dobrze by było wyliczyć jedną niewiadomą, czyli ja przerzucam sobie r na prawą stronę i będę miała 9 minus r jako x. Więcej nic nie wykrzesam z tego równanka, dlatego przechodzę do trzeciej informacji zawartej w zadaniu. Jeżeli od pierwszej odejmiemy 3, czyli będę miała A1 odjąć 3, a do ostatniej dodamy 15, no to chwileczkę, co z drugą? No druga bez zmian, skoro nie ma informacji w zadaniu, to znaczy, że drugą się przepisuje bez zmian. I do ostatniej, czyli do trzeciej dodam 15, to podobno ma wyjść ciąg geometryczny. I naszym zadaniem jest wyznaczyć wyrazy tego pierwszego ciągu arytmetycznego. Skoro tak, pamiętamy, jak to było w tym ciągu geometrycznym. To było tak, że jak podzielę ten wyraz przez ten, to jest to samo, gdybym ten podzieliła przez ten. To zapiszmy sobie. Czyli A3 dodać 15, jak podzielę przez A2, to jest to samo, gdybym A2 podzieliła przez A1 minus 3. No to spróbujmy podstawić. Za A3 podstawimy x, dodać 2r, dodać 15 mamy. Nad A2. A2 to jest super 9. To się równa. Zamiast A2 9, zamiast A1 po prostu x i minus 3. No mogę niby już na krzyż, ale po co ja to wyliczyłam, jak myślisz? No po to, żeby podstawić do tego równania, nie? Czyli zamiast tego x piszę 9 minus r, dodać 2r, dodać 15. Nad 9. To się równa. 9 nad, zamiast tego x znowu podstawiam 9 minus r, tylko mam jeszcze minus 3. Skoro tak, no to teraz zobaczmy. 9 plus 15 to jest 24, minus r plus 2r to jest plus r, nad 9 równa się 9 nad, 9 minus 3 to jest 6 minus r. Skoro tak, to teraz mogę już na krzyż, czyli będę miała tak 24 dodać r, pomnożone przez 6 odjąć r, to się równa 9 razy 9. No to skoro tak, no to pomnożmy sobie już tutaj i mam 24 razy 6. 20 razy 6 to jest 120, a 4 razy 6 24, czyli będziemy mieć 144. Dalej, 24 razy minus r to jest minus 24r. Dodać będzie 6 razy r, to mamy 6r i r razy minus r to jest minus r do kwadratu. Równa się 9 razy 9, no to 81. Pasowałoby to jakoś posegregować, czyli najpierw napiszemy minus r kwadrat, minus 24r plus 6r to jest minus
18R. No i teraz będziemy mieć plus 144, przerzucam minus 81 równa się 0. Czyli tak, minus r kwadrat minus 18r, ja tu rozdzielę. I teraz 144 minus 81 to będzie plus. To jak sobie odejmiemy, będziemy mieć 63 równa się 0. No to skoro tak, to tak, przed r kwadratem jest minus, pomnóżmy obustronnie, przez minus 1 będziemy mieć r kwadrat plus 18r minus 63 równa się 0. Wygodnie by było wziąć kalkulator i teraz oczywiście otrzymaliśmy równanie kwadratowe i policzyć sobie deltę. 18 do kwadratu mamy 324 minus 4 razy 1 i razy minus 63. Kalkulator jest dobry, no bo szybko nam się fajnie spierwiastkuje. Minus i minus da nam plus, 4 razy 63 to mamy 252. No i sobie oczywiście to no, teraz pomnożyliśmy, to teraz będziemy dodawać i wyjdzie nam, że delta to jest 576. Pierwiastek z delty możemy przy użyciu kalkulatora, mimo tego, że jest taki duży, prawda? Duży pierwiastek, bo on wynosi 24, ale przy użyciu kalkulatora możemy bardzo szybko sobie z tym poradzić. Czyli teraz będziemy sobie liczyć R1, to jest minus B, czyli minus 18, minus 24 nad 2A. Tu mamy nasze równanie kwadratowe. Nad 2a, czyli nad 2, czyli mamy minus 42 nad 2, czyli minus 21. Okej, w treści nie było podane, czy ciąg ma być rosnący, czy malejący. Może być takie r ujemne. No to teraz r2. Minus 18 dodać 24 podzielone przez 2, czyli mamy tutaj 6 podzielone przez 2, czyli po prostu 3. Skoro tak, no to teraz pasowałoby nam przejść już do podania jeszcze x-a, prawda? No bo skoro r, to nam jeszcze x będzie potrzebne, czyli w tej sytuacji, ja może na kolorowo napiszę, żeby było widać, w tej sytuacji nasze jakby x w pierwszym przypadku to jest 9 minus r, czyli 9 minus minus 21, czyli po prostu będziemy mieć 30, a w tym wypadku mamy nasze x jakby 2, to będzie 9 minus 3, czyli po prostu 6. Skoro tak, no to pasowałoby na końcu napisać odpowiedź, bo ja prosiłam o podanie trzech wyrazów, które tworzą ciąg arytmetyczny, czyli może to być a1 równe x u mnie, czyli najpierw analizujemy to 30, to wtedy a2 oczywiście jest 9, to wtedy A3, patrzymy sobie, A3 to będzie x, czyli nasze 30, prawda? I nasze 30 jest tutaj dodać 2r, a naszym r-em jest teraz minus 21, czyli będzie 30 minus 42, czyli będzie po prostu minus 12. Jeżeli nie wierzysz, to możesz sobie po prostu poodejmować i zobaczysz, że ta różnica będzie w tym wypadku wynosiła faktycznie minus 21 lub... Może być druga sytuacja. Moje A1 to może być u mnie x, czyli w tym wypadku 6, to wtedy A2, no też jest 9, ale wtedy A3 to będziemy mieć x plus 2r, czyli moje x to jest 6, dodać 2 razy 3, czyli 6 dodać 6 to jest po prostu 12. Mamy taką odpowiedź. Jeżeli natomiast w zadaniu byłoby napisane, że mamy ciąg arytmetyczny rosnący, taka byłaby początkowa treść, to wtedy wiedziałabym, że chodzi mi o tą odpowiedź. Gdyby było podane w informacji, w zadaniu, że ciąg jest malejący, to wiedziałabym, że chodzi o tą odpowiedź. Natomiast jeżeli ja nie wiem, czy rosnący, czy malejący, muszę rozpatrzyć dwa przypadki. Dlatego odpowiedź zawiera takie rozwiązanie lub takie właśnie rozwiązanie. Zadanie numer 7. Ciąg 3, przecinek x, przecinek y jest ciągiem geometrycznym rosnącym. Zapisane tutaj mamy na tablicy. Ciąg 3, przecinek x minus 4, przecinek y minus 20 jest ciągiem arytmetycznym. Wyznak x oraz y. To jest zadanie oczywiście dużo łatwiejsze od zadania wcześniejszego, ponieważ tutaj nie mamy za bardzo komplikacji. Wiemy, który geometryczny, który arytmetyczny. Tylko od którego zacząć? No
w zasadzie nie ma znaczenia. Myślę, że możemy zacząć od tego ciągu geometrycznego. Skoro mamy podane po przecinku, to możemy sobie podpisać. To jest pierwszy wyraz, to jest drugi wyraz i to jest trzeci wyraz. Jaki był warunek? Stosowaliśmy we wcześniejszych zadaniach na ciąg geometryczny, że jak A3 podzielę przez A2, to jest to samo, gdybym A2 podzieliła przez A1. No to skoro tak, to spróbujmy podstawić. Czyli A3 to Y podzielone przez A2 to X, to się równa X podzielone przez 3. Oczywiście musimy tutaj zapisać sobie, że X nie może być zerem, bo wtedy nie miałoby sensu takie dzielenie, prawda? Zatem możemy tutaj pomnożyć na krzyż i mamy 3Y równa się X do kwadratu. Jeżeli wydaje Ci się to równanie zbyt trudne, zostaw sobie je, przejdź do drugiego. No to teraz tak, tu mamy ciąg arytmetyczny, też możemy podpisać, tylko uwaga, nie możesz mi teraz podpisać znowu A1, A2, A3, bo to jest inny ciąg. No to nazwijmy sobie B1, B2 i B3. I teraz warunek na ciąg arytmetyczny był z kolei, że B3, jak od niego odejmiemy B2, to jest to samo, gdybyśmy od B2 odjęli B1. No i podstawmy, za B3 Y minus 20. Odjąć B2 w nawiasie x minus 4, to się równa B2 x minus 4, już nie muszę nawiasu, ponieważ to od tego się zaczyna ta strona równości, i minus B1, a moje B1 to 3, to też nie muszę nawiasu. No to teraz pozbywam się nawiasu, czyli y minus 20 minus x dodać 4, zmieniamy znaki i tu będzie x minus 7. No, chyba to równanko troszkę łatwiejsze od tego, więc z tego równania proponuję wyliczyć y, czyli wszystko inne poprzerzucam. Czyli mam tak, x minus 7, tu przerzucam plus 20, to przerzucam plus x i to przerzucam minus 4. Czyli mam tak, y to się równa x i x to 2x. Teraz minus 7 mamy plus 20, no to mamy oczywiście 13 i minus 4, no to mamy plus 9. Czyli wyszło nam takie Y. No skoro nam takie piękne wyszło, wrzućmy sobie w to miejsce Y, tam gdzie trzeba. Czyli mamy tak, 3, otwieram nawias. 2X plus 9 równa się X do kwadratu. Wymnażam, 3 razy 2X to 6X. Dodać 3 razy 9, 27 równa się X kwadrat. Myślę, że przerzucimy na jedną stronę. Może tu zostawmy 0 i tu mamy tak, X kwadrat. 6x przenosimy, czyli minus 6x. 27 przenosimy, czyli minus 27. No popatrz, znowu wyszło równanie kwadratowe. No tak się składa, że w tych trudnych zadaniach z ciągów bardzo często doprowadzamy do równania kwadratowego, które rozwiązujemy najprościej przy użyciu delty. B kwadrat, czyli u mnie będzie minus 6 do kwadratu, czyli po prostu 36, bo się minus skasuje, minus 4 razy 1 i razy minus 27. Czyli delta to się równa 36, minus i minus da nam plus, 4 razy 20, 80 i 4 razy 7, 28, czyli po prostu mamy 108. Skoro tak, to jak dodamy, no to widzimy, że wychodzi nam 144, nawet czasem kalkulatora nie potrzeba. Pierwiastek ze 144 to jest piękny 12, no i liczymy sobie pod spodem. x1 to się równa minus b, czyli będzie 6, minus 12 nad 2a, czyli nad 2 u nas będzie. Czyli mamy minus 6 nad 2, to się równa minus 3. I teraz uwaga, wyszło nam x równe minus 3. Popatrzmy, czy x może być minus 3, skoro mamy ciąg rosnący. 3, później minus 3. Bo spada, jest malejący. Czyli tutaj komentujemy sprzeczność. No akurat wyjdzie nam tylko jeden przypadek prawidłowy. Czyli będzie 6 dodać 12 podzielone przez 2. Czyli mamy 18 podzielone przez 2 to jest 9. Zastanówmy się, czy może być 9? 3,9. Tak wzrasta ciąg rosnący. No to x już mamy, to policzmy mu y. W zasadzie obojętnie, czy tu podstawimy, czy tu podstawimy. No chyba wygodniej tu, bo jest y równa się. 2 razy 9, czy 2 razy x i dodać 9. Czyli mamy 18, dodać 9,
to się równa 27. I naszym zadaniem było wyliczyć x i y, i ja zapiszę, x nam wyszło 9, y nam wyszło 27. Jest tylko jeden przypadek, ze względu na to, że była taka cenna informacja, że ciąg geometryczny dany w zadaniu jest rosnący, to ja jeden z przypadków odrzuciłam i skomentowałam sprzeczność. No bardzo często się zdarza, że dałem taką informację w zadaniu, że jest ciąg rosnący czy malejący i ty jeden przypadek odrzucasz. Jeżeli tej informacji nie ma, to twoja odpowiedź musi zawierać dwa przypadki. I to jest trudne dla przeciętnego ucznia, że czasem jest jeden przypadek, czasem są dwa przypadki. Każda informacja w zadaniu maturalnym z matematyki jest cenna. Nad każdą trzeba się pochylić i zastanowić. Nawet nad tym założeniem, że x nie może być zerem, które oczywiście naturalnie w tym wypadku jest spełnione. Dzisiejsza lekcja, ta właśnie lekcja, to była taka lekcja trudna z ciągów liczbowych. Jeżeli coś dla Ciebie jest trudne, chciałbyś więcej tych zadań takich trudnych, to zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie internetowej www.aikamath.pl. Natomiast jeżeli czujesz się, że to Cię w zupełności satysfakcjonuje, czy też uważasz, że to jest za trudne, nie dla Ciebie, no to możesz spróbować swoich sił, rozwiązując taki przykładowy właśnie zestaw z ciągów do matury, do powtórzenia przed maturą, który możesz sobie pobrać z mojego fanpage'a Aikamath i zobaczysz, czy już te ciągi opanowałeś. Jeżeli nie, to zapraszam Cię do ćwiczenia, do rozwiązywania masy zadań, bo to, że zrozumiesz te zadania, to jeszcze musisz wyćwiczyć podobne. Matematyka wymaga ćwiczeń, wymaga naprawdę takiej dyscypliny, samodyscypliny, która później w Twoje przyszłe życie będzie miała wielkie znaczenie. Samodyscyplina jest potrzebna nawet w dorosłym życiu. Na studiach, w dorosłym życiu będziesz miał, już założysz rodzinę, czy też wybierzesz inną drogę życiową. Wszystko jest ważne. Właśnie matematyka uczy tej samodyscypliny. Widzisz, jakie szerokie zastosowanie. Tak interesujemy się wieloma rzeczami, prawda? W różnych dziedzinach życia. Jeden lubi bardziej sport, inny lubi bardziej tam kosmetyki i to wszystko. Ale jak chcesz się rozwijać, chcesz być naprawdę kimś, chcesz osiągnąć sukces, to tą właśnie wiedzę taką podstawową matematyczną, która pozwoli Ci lepiej analizować różne sytuacje życiowe, właśnie będziesz mógł wykorzystać tą wiedzę matematyczną. Ja do tego zachęcam, bo matematyka ma na celu rozwinąć nasze szare komórki. Zapraszam Cię na kolejne spotkania ze mną, na uczenie się matematyki, bo matematyka to jest bardzo, bardzo ważna rzecz i trzeba się jej uczyć. Ja zapraszam do nauki, oczywiście jak zwykle ze mną. Do zobaczenia!